się w lutym i był to jeszcze plac, w którym rosły trawy, krzewy. Trochę z niedowierzaniem pan jeszcze tak mówił odnośnie, że powstanie tu świetlica, mimo tego, że już był rozstrzygnięty przetarg. A teraz mamy już piękny obiekt. Oczywiście, no nie dowierzałem ja i także mieszkańcy do końca. Nie chciało się wierzyć w to, że powstanie taki ładny obiekt, no i chyba to jest najnowszy obiekt na terenie gminy. No, dopóki nie wszedł sprzęt i firma, naprawdę wszyscy z niedowierzaniem patrzyli na tą inwestycję. Dzisiaj, tak jak już nawet widać, dosłownie ostatni szlif, ostatnie takie prace zewnętrzne. Proszę powiedzieć, kiedy planujecie otwarcie? Otwarcie planujemy na 27 lipca. Myślę, że będzie fajnie. No, będą goście zaproszeni, osoby, które nas wspomagają finansowo. Oczywiście, bo bez tego by się nie dało. No i myślę, że będzie dobrze. Ludzie przychodzą, bardzo oglądają to, są bardzo zachwyceni tym obiektem. Na samym początku, jak powstawały fundamenty, nikt nie liczył, że ta świetlica będzie jednak taka duża. A proszę powiedzieć w tej chwili, jeśli chodzi o wyposażenie, jak to w ogóle tutaj planujecie zagospodarować to od wewnątrz już? Znaczy, ja dokładnie jeszcze nie wiem, jak to będzie zaplanowane, ale na tą chwilę, właśnie dzisiaj też będę jechał, pieniążki, które mieliśmy przeznaczone może na sołectwo, na swoje potrzeby, te 1600 zł chcę przeznaczyć na tą zmywarkę, no bo wiemy, że jaka jest sytuacja teraz gminy. I te pieniądze, by się nie rozeszły na byle co, to chcemy kupić zmywarkę od nas, od mieszkańców, żeby ona była na wyposażeniu świetlicy. Proszę powiedzieć, macie już jakieś takie, no chociaż wstępne założenia, jak w ogóle ta świetlica będzie funkcjonowała tutaj? Z tego, co wiem, tak na początku, od sierpnia lub od września ma być osoba zatrudniona, nie wiem na jaki etat, do opieki nad dziećmi, tak jak są na innych świetlicach, a od stycznia będzie jakaś inna umowa. No oczywiście, no, mieszkańcy chcą się integrować na nowej świetlicy, bo tej możliwości nie było. Nawet sam fakt robienia tak zwanego wieńca dożynkowego, już jest dużo chętnych, co w ubiegłych latach nie było tego chętnych, bo nie było gdzie. A teraz wszyscy są chętni i bardzo mile chcą pomagać. Teraz będzie wszystko takie pierwsze dla miejscowości Skoczów. Otwarcie świetlicy, jednak właśnie tak jak pan już wspomniał o wieńcu, uruchomi szereg, wiele imprez, które wcześniej były gościnnie gdzieś organizowane. No oczywiście, nawet czy Andrzejki, czy Sylwester, który można organizować, a zarazem jakiś gros zarobić i doposażyć tą świetlicę w miarach możliwości, na przykład no, talerze, sztuce, cokolwiek. No to już zawsze jest jakiś cel, żeby to organizować, prawda? I pierwsze zebranie sołeckie. No na pewno, na pewno. Jeszcze 2 tygodnie spotykaliśmy się na takim prywatnej posesji i mówiłem, że to będzie ostatnie. No i tak będzie. Mało tego, że jest wybudowany piękny obiekt, piękna funkcjonalna świetlica, będzie też zagospodarowany teren. Proszę powiedzieć, co się będzie jeszcze tutaj znajdowało? W pierwszej kolejności, tak widzimy, przy samej drodze są oznaczone słupki, będzie plac zabaw przeniesiony z byłego placu, tam gdzie jest boisko. Za placem zabaw, bliżej nas, będzie siłownia powietrzna i po lewej stronie, bliżej lampy, będą przeniesione domki, tak zwane miejsce spotkań. I to będzie wszystko w jednym obszarze tu i będzie to oświetlone i tu będzie miejsce spotkań całkowite w tym miejscu. To można powiedzieć, że to już takie będzie centrum spotkań w ogóle, odpoczynku i rekreacji w Skoczowie. Jak wszyscy pamiętają, mieszkańcy, ja od samego początku dążyłem, że to było właśnie w tym miejscu, no tylko akurat w tamtym czasie nie dało się, a teraz jestem bardzo zadowolony, że to udało się wreszcie. Myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Tak, jeszcze na zakończenie to warto podkreślić, że trafiła się w miejscowości super firma w ogóle, która wykonała tę budowę no, naprawdę bardzo sprawnie. Mimo wszystko, że jestem już 3. kadencją sołtysem, gmina miała różne sytuacje z firmami, które wykonywały cokolwiek dla gminy, ale ta firma, to mówię szczerze, muszę pochwalić, bo i współpraca ze mną, czy jako sołtysem, czy jako zwykłym mieszkańcem i myślę, że z gminą to było bardzo, bardzo, bardzo fajne.
No tak, na zakończenie to można powiedzieć, w tej chwili to będzie taki wzorcowy obiekt w Skoczowie, panie sołtysie. Można powiedzieć, są już gotowe projekty na Włościbórz i na Miechęcino, no to z tamtych miejscowości będą chyba tutaj podglądać, jak to wszystko wygląda. Ja to się cieszę z tego obiektu i myślę, że jeśli te same obiekty powstaną w Włościbórzu, w Miechęcinie, to mieszkańcy także będą zadowoleni i myślę, że jest się z czego cieszyć. To cóż, spotkamy się w takim razie na otwarciu. Bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.